No, mi no. Usiądę. Bueno, ¿qué sea, pa? Czego chcesz? Antes que nada necesito una... Najpierw odpowiedz. No, hacia lo macho. Na zawołanie? Sí, hacia lo macho. Muszę wiedzieć. Mili, nie mogę przestać o tobie myśleć. Na pewno nie znasz odpowiedzi? Chyba znam, ale chcę usłyszeć ją od ciebie. Tak, chcę być twoją dziewczyną. Kocham cię, dziewczyno. Mówię. No i. Chłopak. Jeszcze jedno. Przestań, mam już dość różnego rodzaju warunków. Możemy się spotykać, ale nie rozmawiajmy o ślubie. Dlaczego? Nie mogę cię poślubić. Znowu dałam się nabrać. Jestem idiotką. Przekonałeś mnie kwiatami i czułymi słówkami, ale tak naprawdę zależy ci na jednym. O czym ty mówisz? Prawda jest taka, że cię kocham. Wysłuchaj mnie. Powiedziałeś, że nie chcesz ślubu. Wcale nie. Nie mówiłem, że nie chcę się z tobą żenić. Powiedziałem, że nie mogę. Dlaczego? W przypadku rodzeństwa jest to zakazane. Natalia Oreiro i Facundo Arana w filmie Zbuntowany Anioł, odcinek 258. Myślałem, że o mojej rodzinie wiem wszystko. Założysz się? Jesteś spłukana. Został ci tylko ten dom. Nie rozdawaj majątku. Na toaletce leży notatnik. Podasz mi go? Kolejne sztuczki? I to jakie? Podaj notatnik. A qué tienes? Gracias. Proszę, dziękuję. Aquí hay un sobre. Mam coś dla ciebie. Gdy byłeś chłopcem, bawiłeś się w poszukiwacza skarbów. Rana wspominki? Nieźle ci to szło. Oczekujesz, że za tę głupotę ucałuję cię w czółko? Que acaba de cometer. No, no.
Po kimś tak zimnym jak ty, niczego się nie spodziewam. Miłość, której mi nie dajesz, mam od Mili. Skończyłaś? Jeszcze nie. Proponuję grę. Oto pierwsza wskazówka. Pomyśl, to odnajdziesz skarb. Chodzi o coś cenniejszego od twoich was i zgromadzonej fortuny. Dzięki temu w dostatku dożyję końca swoich dni. Serio? Jest coś, o czym nie wiedziałeś. Znajdź skarb, a będzie twój. Rzucam ci wyzwanie. Federico rozmawiał z adwokatem. Chce nadać ci swoje nazwisko. Mam się cieszyć? Nieszczególnie. Przecież jest moim ojcem. Ale w świetle prawa staniemy się rodzeństwem. Nie jest twoim ojcem, w świetle prawa jest. Nie obchodzi mnie jakieś tam prawo. Trzeba go przestrzegać. Dlaczego? Kocham cię. I dlatego postąpimy zgodnie z zasadami, to znaczy? Zmienię nazwisko. Poproszę ojca, Nestora Mirandę, by dał mi swoje. Oddaj, to moje. Nie myślisz chyba, że podaruję ci 50 tysięcy? Ale to jest prezent od pani Angeliki, oszalała. Oddawaj to. Najpierw będzie pani musiała mnie zabić. Dobrze. Perfecto. Naprawdę chce pani to zrobić? Co robisz? Tylko zabiję ogrodnika i już z tobą idę. 50 tysięcy to nic w porównaniu z tym. Jakaś kartka? Tobie też odbiło? Wszystko ci pokażę. Chodź tu. Chciała mnie zabić. Znów jestem bogaty. Byłeś. Jak to? Dzięki pieniądzom za wazon mógłbyś pomóc wielu bezdomnym dzieciom. Nie musiałyby spać w parkach i marznąć w czasie zimy. Mógłbyś go podarować. Co takiego? Zanim go dostałeś, jakie było twoje życie? Dobre, byłeś szczęśliwy, tak. To po co ci on? Dobrze. Oddaj go ojcu Manuelowi. Jesteś wspaniały. Jestem bogata. Żartuję, to dla dzieci. Zasłużyłem na miejsce w niebie. Pan Federico jest zajęty. Rozmawia z żoną w gabinecie. Najwyraźniej znów zapałali do siebie miłością. To nie jest moja sprawa. Oczywiście, moja też nie. Marta, przemyślałaś moją propozycję? To znaczy? Jesteśmy dorośli. Bardzo mi się podobasz, ale nie ożenię się z tobą. Ale moglibyśmy zostać... Amantes? Kochankami? Tak. Spotykalibyśmy się, dawałbym ci prezenty. Rozumiesz? Owszem, stary zboczeńcu. Nie potrzebuję żadnych prezentów. Nie żartuj. Nie dotykaj mnie z Gredzie. Zatem Kopciuszek będzie zamiatał podłogi do końca życia. Chcesz coś powiedzieć? Gratuluję. Wykazałaś się odwagą. Dziękuję.
Mówisz o poszukiwaniu skarbów? Matka poukrywała złoto, klejnoty i dzieła sztuki. Żartujesz. Powiedziała, że mogłaby żyć jak królowa do końca swoich dni. Przez lata gromadziła fortunę. Teraz mi o niej powiedziała. Traci rozum. Nie w tym rzecz. Rzuciła mi wyzwanie. Te skarby mogą być moje. Nasze. Jestem twoją żoną. Oczywiście, nasze. Pokaż. Co to jest? Pierwsza wskazówka. Chodź ze mną albo zrobię to sam. Miłej zabawy. Bądźcie grzeczni. Przyprowadzę go po deserze. Zobaczymy. Idź się. Co jest? Vamos. Ciao. No. Nie musisz nic mówić. Wszystko jest w porządku. Coś się zmieniło. Jak to? Iwo poprosił Nestora Mirandę, żeby dał mu swoje nazwisko. Dlaczego? Nie możemy być rodzeństwem. Rozumiem. Czyli weźmiecie ślub. Otóż to. Wspaniale. Iwo uczyni cię szczęśliwym. Iwo? Nie wiedziałaś, że się spotykamy? Niemożliwe. Pogratulujesz mi? Nie jest zadowolona. W pozostałych rolach. Panienka Wiktoria. U nas też wszystko w porządku. Przeprowadziliśmy się do domu obok. W rezydencji jest remont. Bardzo się cieszę. Nie ma Rockiego. Poleciał do Paryża. Prosił o dyskrecję. Nie chciał panienki szukać. Powiedział, że w każdą niedzielę będzie czekał pod wieżą Eiffla od 11. En serio, señor. Będzie tam w tę niedzielę. Hola, señorita. Naprawdę? Señorita Victoria. Hola. Hola. Ay, Bernardo, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Stało się coś? Algo hermoso. Coś wspaniałego. Dzwoniła panienka Victoria. W niedzielę będzie czekała na Rockiego pod wieżą Eiffla. Ay, por fin. Tak się cieszę. Je t'aime, mon amour. Oh, s'il vous plaît. Oh, mon amour. I? Por donde estás? Znalazłeś coś? Nie. Nada, 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 nada. Pero vos mucho. Wcale mi nie pomagasz. Me la agaste solo, mi amor. No jamás te dejaría. Nie zostawiłabym cię z taką fortuną. Co robisz? Rozwiązuję zagadkę. I qué dices? Przeczytaj. Jaką minę ma Luisa zaraz po przebudzeniu? Co takiego? Zagadki mojej matki zawsze były oryginalne. Na czym się ta wyróżnia? Daj mi pomyśleć. Jaką masz minę? Lepiej uważaj. Chodzi o coś kwaśnego. Co jest kwaśne? Cytryna. W ogrodzie jest cytrynowiec. Kogo zabić najpierw, męża czy jego matkę?
Co teraz? Ciemno już. I co z tego? Nie będę kopał w nocy. Wszystko wyjaśnię i mam nadzieję, że się dogadamy. Wiem, że skrzywdziłem Mili. Ale staram się zmienić. Wierzę ci. Nasza wspólna kolacja to dobra okazja. Przepraszam. Niech podejdzie. O co chodzi? Jest tu stary kumpel. Hola. Rogelio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Chciałem się przywitać. To jest mój kuzyn Ivo Di Carlo. Claro. Przedsiębiorca roku, jak mi. Mnie również. Ale to tytuł bez pokrycia. Zepsułaś mi zegarek. Nie chciałam. To zabytek. Proszę. Już dobrze. Układa ci się z panem Ivo? Możesz przy mnie nie nazywać go panem. Jestem majordomusem. Muszę postępować zgodnie z zasadami. To nazywaj go jego ekscelencją. Grunt, że wam się układa. I wspaniale się zachował. Jak? Wyłożył jaśminami drogę do mojej sypialni. Nie rozumiem. Nieważne, jest słodziutki. Jasne. Chcę zmienić nazwisko, żebyśmy mogli się pobrać. Nic nie rozumiesz? Nie jestem dziś w sosie. Oddawaj zegarek. Mając takie same nazwiska, nie możemy wziąć ślubu, bo nie chcę rodzić kóz. Jak to? Babcia mówi, że po ślubie rodzeństwa jest kozirództwo. Kaziroctwo. Jesteś nieokrzesana, ale przynajmniej będziesz szczęśliwa. Obudź się. Późno już. Szybko. Jeszcze jest wcześnie. Idziemy. Ale po co? Cytrynowiec. Fortuna matki na nas spłynie. Oby ta gra była warta świeczki. Możesz być tego pewna. Śniadanie jeszcze nie jest gotowe. Nieważne, z drogi. Co to za hałas? Co się stało? Nie wiem. Coś nie tak z drzwiami? Tak tylko wyglądałem. Na co się gapicie? Na drzwi. Coś im dolega? Szukałam cię. Chciałam, żebyś mnie uczesała. To chodźmy do sypialni. Ciao. Marta. Marta. Wszystko w porządku? Nie. Przyszłam, ale jeszcze nie zajęłam się sypialnią pani Luisy. Jeśli źle się czujesz, idź się położyć. Gloria zajmie się sypialnią państwa. Dziękuję za troskę. Powinnaś obciąć włosy i zafarbować je na zielono. Styl punkowy by do ciebie pasował. Oberwałabym za to od niego. Puszczalska miga się od pracy. Dawaj to. Zobacz, wzięła twoje kwiaty. Są moje, nie ruszaj. Nieprawda. Ja dostałam te jaśminy. To dlaczego leżały na moim łóżku? Na twoim? A na kopercie jest moje imię. Rzeczywiście. Bogini. Co jest grane?
Zdaje się, że odbiła ci chłopaka. Mówiłam, że muszę zmienić fryzurę. Czego szukasz? Miejsca. Jakiego? Ze skarbem. Na pewno chodzi o cytrynowiec? Nie ma innego wyjścia. Przyniosłem szpadel. Zacznij kopać. Ja pracuję w domu. Pobrudzę ręce. Mam to gdzieś. Kop i to już. Porobią mi się odciski. Powiedziałem kop. Nie wrzeszcz. Kop, proszę. Musiały mu się pomylić łóżka. Przecież Iwo wie, gdzie śpisz. Ale jak to wyjaśnić? Imię na kopercie? Niech pomyślę. Marta sama napisała na niej swoje imię. Nie sądzę. Widziałam ją, jak wchodziła. Kwiaty już na nią czekały. Iwo nie mógł o niej napisać bogini. Marta wcale nie jest taka ostatnia. Podoba się mężczyznom. Sama wiesz, że za nią latają. I co? Nie mam nic złego na myśli. Tym razem go zabiję. Aniołku, wracaj. Bernardo wspomniał, że czujesz się nie najlepiej. Nic mi nie jest. Od rana nic nie zjadłaś. Nie jestem głodna. Jeśli nic ci nie dolega, wracaj do pracy. Te kwiaty są dla Milagros. Wcale nie, są moje. Bernardo. Co się stało? Martwię się o nią. Mówi, że ma tajemniczego wielbiciela. Serio? Mam taką obawę. Obawę? Sprawa jest poważna. Zgadzam się. Iwo! Ten podrywacz wyszedł. Chodź, bo ktoś nas tu zobaczy. Musi mnie wysłuchać. Tak, ale chodźmy. Zaraz. Nie ma kartonu po kwiatach. Może schował go gdzie indziej. Boję się ciebie. To on powinien się bać. Po raz pierwszy nie wiem, jak wyrazić wdzięczność. To wielka wspaniałomyślność. Zbudujemy pomieszczenia dla kolejnych bezdomnych dzieci. Właśnie dziękowałem za datki. Niełatwo jest podarować coś takiego. Byłem bogaty. Twoja fortuna jest w niebiosach. Łatwo powiedzieć. Ojciec chciał jeszcze coś dodać. Chciałbym państwa uhonorować za ten gest. Zapraszam na skromny posiłek, który sam podam. Jeszcze ojciec zaplami sobie habit. Będę uważał. Zawołaj ją. Oczywiście. Puść oszka. Jeszcze chwila i ręce by mi opadły. Oto moja wyjątkowa potrawka. Chyba ktoś mnie woła. Zaczekaj, chcę ci coś powiedzieć. Trzeba się zająć sypialniami. Chodźmy. A ja dzisiaj zaplanowałem głodówkę. Chciałam być miła i tak mi dziękuję. Przeczytaj.
Ewa ugryzła je pierwsza. Co to znaczy? Pomyślmy. To może odpocznę. Nie ruszaj się stąd. Ręce mi już krwawią. Nieważne. Pomyślmy. Ewa. Chodzi o jabłko. Idziemy pod jabłko. Co znowu? Rusz się. Trzyma się siostra? Jest mi przykro. Dlaczego? Nikt nawet nie spróbował. Bo wszyscy przyzwyczaili się do kuchni Socorro. Poproszę ją, by siostra mogła podejrzeć, jak ona gotuje. Co się stało? Jaśminy. Marta. Nie rozumiem. Czarująca. To. Chce siostra gotować? Zaraz usmażymy blondasa. Jakiś problem? Zamierzam porachować mu kość. Ostatnia zagadka. Zniszczyliśmy cytrynowca, jabłoń i śliwę. Podążamy za wskazówkami. Przeczytaj. Wielki skarb jest tam, gdzie gromadzą się słowa i kurz. Co to ma znaczyć? Pogubiłam się. Ja też. O, nie może być takie trudne. Może nie będę musiał kopać. Zrób coś. Nie dość już zrobiłem? To my nad wszystkim myślimy. Od klaskania już bolą mnie ręce. Jest ten podrywacz. Należy mu się solidne lanie. Kanalia. Ładne jaśminy. Nie znoszę ich. Są straszne, cuchną. Aż głowa boli. Widzę, że nie jesteście w sosie. Pozdrówcie wszystkich ode mnie. Ale mu dogryzłyśmy. Widziałaś wyraz jego twarzy? Nie wie, co go czeka. Jak może zdradzać Mili? Aniołek go zabije. Zgniecie go jak robaka. Zasłużył sobie. Wszyscy faceci są tacy sami. Chodźmy. Ostatnia zagadka. Tam, gdzie gromadzą się słowa. Wiem. Książki. I zbiera się kurz, bo nikt w tym domu niczego nie czyta. Idziemy do biblioteczki. Nie znoszę inteligentnych służących. Ukryła pieniądze w miejscu, w którym nigdy bym ich nie szukał. Mówiłeś o klejnotach. Co można schować w książkach? Dokumenty, obligacje, akty własności. A to przekłada się na pieniądze. Idziemy. Zaczekaj. Nagle zachciało im się czytać. Nie znoszę biegania. Są tu setki książek. Byłoby łatwiej, gdybyśmy mieli ich 5, jak wszyscy. Nie breć. Wszystko jasne. Co takiego? Teraz rozumiem, dlaczego matka kazała je zabrać z rezydencji. Wynieśliśmy się na kilka miesięcy. Każdy zostawiłby je w kartonach, a ona się uparła, żeby je zabrać. Planowała to od dawna.
Nic nie rozumiem. Dobrze się przygotowała, ale rozwiązałem wszystkie zagadki. Pokonałem własną matkę. Gratuluję, ale chcę zobaczyć te pieniądze. Spokojnie. Jest jeszcze sporo do zrobienia. To znaczy, usiądź i zacznij czytać. Odbiło ci? Musimy dokładnie zbadać wszystkie książki. Wszystkie? Tak. Do dzieła. Wredna starucha. Para mi? Para usted. To dla mnie, tak. Dziękuję. To ja dziękuję. Pomysł z jaśminami był twój. Odzyskałem Milagros. Cieszę się. Teraz spełnią się moje dwa największe życzenia. Jakie? Poślubię Mili i zostanę twoim prawdziwym wnukiem. I tak nim jesteś. A dla kogo są te kwiaty? Dobrze wiesz. Dla Mili. Abuela, si la sabe. No! Si. Mam wrażenie, że planujesz morderstwo. Raczej grilla. Blondas będzie się piekł na małym ogniu. Przestań. Pomóżcie mi uspokoić bestię. To nic nie da. Nie chcę dolewać oliwy do ognia. Spróbuj zachować spokój, ale... Co? Iwo kupił więcej kwiatów. A to kanalia. Dostałaś to? Znalazłam. Nie mów, że na łóżku Puszczalskiej. Dlaczego tak ją nazywacie? Słyszałam, że te kwiaty leżały na moim łóżku. I koperta też. Odczep się od mojego chłopaka, bo pożałujesz. Nie zaczepiam go. Ktoś się we mnie zakochał. I to wszystko. Dostanie ci się. Uspokój się, nie wariuj. Popełniasz błąd. Miota się we mnie diabeł tasmański. Nic nie zdziałacie. Może wypijesz ziółka? Albo zjesz kanapkę? Zostawcie mnie. Co się dzieje? Gdzie on jest? Kto? Blondyn. Iwo? Zgadza się. U pani Angeliki, nie przeszkadzaj. Pójdę z kwiatami do Mili. Słusznie. Szukałam cię. Iwo jest taki romantyczny. Kupił dla mnie jaśminy. Kolejną partię. Poważnie? Ten jest dla ciebie. Wiesz, co możesz z tym zrobić? Nie czuję już palców od przekładania stron. Bo to dla ciebie nowość. Mylisz się? Przeczytałam masę czasopism. Właśnie wchłonąłem Szekspira. Tylko przekładasz strony. Szukaj dalej. Czego? Mówiłem dokumentów. Obligacji. Czegokolwiek. Po tym wszystkim nie tknę więcej książki. Nic nie rozumiem. Ja też nie. Nie popełniłeś żadnego głupstwa? Wszystko było w porządku. I nagle mnie uderzyła. Zapytaj, o co poszło. Słusznie.
Y después contame. Y wróć do mnie. Tak zrobię. Sí. Pero bueno, permiso, señora. Mieszkamy w domu wariatów. O co chodzi? Pan Federico i pani Luisa siedzą w gabinecie. Świetnie. Czym się pani denerwuje? Chodzi o Mili. Co jej się stało? Chciałabym to wiedzieć. Iwo kupił jaśminy dla mnie i dla niej. Gdy dał jej kwiaty, uderzyła go. Jak to? Właśnie tak. Nic nie rozumiem. Odbiło jej. Może już jej się znudziły? Ale to nie jest powód, by go bić. Zdaje się, że Mili coś ugryzło. Sam nie wiem. Jestem paskudna. Mam pryszcze na twarzy. Proszę. To ty. Wiesz, dlaczego pozwoliłam ci wejść? Żeby pogadać. Żebym mogła cię wyrzucić. Ale dlaczego? Wynoś się. Najpierw wyjaśnij mi to wszystko. Nie będę z tobą rozmawiać. O co ci chodzi? Puszczaj, bo oberwiesz. Przestań. Co się stało? Musisz pytać? Tak. Masz mnie za idiotkę? Powiedz, dlaczego to robisz? Chcesz wiedzieć? Bo jesteś parszywym robakiem. Mam już dość. Szukaj. Pójdę po rękawiczki. Milci, szukaj. Nie spodziewałam się was tutaj. Jak widzisz, odkryłem skarb. Ciągle masz nosa. Wygrałem, a teraz daj mi wygraną. Przegrała pani. Owszem. Nie jest pani przykro? Raczej cieszę się waszym szczęściem. Podzielę się z tobą czymś, co wypełni resztę moich dni. Czekam na nagrodę. Oczywiście. Proszę. Czek jest w środku? Jak to? Albo wartościowe papiery. Biblia? Tak. Mam dla ciebie radę. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. To wszystko, czego mi trzeba. Ciesz się Słowem Bożym. Jesteś idiotą. Straszny. Idiota completo. Wysłuchaj mnie, przestań za mną łazić. Powiedz jej, muszę z nią porozmawiać. Popełniłaś błąd. To nie pan Iwo wysłał Marcie jaśminę. Tak to? Ktoś w niej zakochany. Niemożliwe. Pablo jest żonaty. Ramon i Chamuco również. Federico? Chodzi o mnie. Nie wytrzymam. Nie mów nikomu. Wariat. Dostałaś jaśminy i to mnie zainspirowało. Co ja teraz zrobię? Mam dość, Milagros. Spokojnie. Chce pan rozwiązać tę sprawę? Dlaczego tak nie traktuje? Czy chce pan to załatwić? Tak. To powiem, co trzeba zrobić. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¡Ah!